Autor bestsellera Samotność w sieci Janusz Leon Wiśniewski spotkał się po raz drugi z czytelnikami Biblioteki pod Atlantami. Głównym powodem wizyty była promocja najnowszej książki pod tytułem Koniec samotności, będącej kontynuacją najpopularniejszego dzieła autora. Samotność w sieci wydana została 18 lat temu. Jak twierdzi autor, była to dla niego swoista autoterapia, metoda na zmierzenie się z ówczesnymi problemami osobistymi. Między innymi dlatego Janusz Wiśniewski, mimo próśb ze strony wydawców, nie skłaniał się ku jej kontynuacji, bo oznaczałoby to dla niego konieczność ponownego zderzenia się z tamtymi emocjami. Co sprawiło jednak, że po tak długim czasie zmienił zdanie? Moja partnerka, która jest polonistką w jednym, nie w jednym, tylko w najlepszym gdańskim liceum ogólnokształcącym im. Żerozowskiego, przyniosła pewnego wieczoru książkę Samotność w sieci do domu. Ponieważ jej koleżanka, też polonistka, jak się dowiedziała, że ona mieszka i żyje z autorem, to poprosiła, żebym ja wpisał jej autograf. I ona dała mi tą książkę do wpisania tegoż autografu, właśnie w takim wydaniu, jak pani ma, w tym starym. I ja zacząłem tą książkę czytać. To było 16 lat od wydania, ponad 16 lat, a no około 20 lat od napisania tej książki. Bo to nie jest żadna tutaj kokieteria, ale ja tej książki nigdy nie czytałem tak naprawdę. Wydawało mi się jedynie te fragmenty, które musiałem czytać, bo redaktor nakazał mi. I stąd i zowąd, po tych 18 latach zacząłem ją przeglądać i mnie to zaciekawiło, bo już dużo rzeczy zapomniałem. Niektóre rzeczy mnie nawet zaczęły wzruszać, co też jest kiczowate, że się autor wzrusza nad swoją książką, którą kiedyś napisał. No ale to były zupełnie inne przeżycia, byłem w zupełnie innej rzece emocjonalnej, z której wychodziłem wówczas. Punktem wyjścia do napisania nowej książki był syn głównej bohaterki, którego autor postanowił osadzić we współczesności, przedstawić już jako dorosłego ponad 20-letniego mężczyznę, który podobnie jak jego matka poznaje bratnią duszę w internecie. Choć dziś jest to już zupełnie inna sieć niż w tamtych czasach. Pomyślałem, że tak, no to ja zrobię go studentem informatyki w tej książce. Od razu zaświeciła mi jakaś taka ogromna żarówka w tym moim mózgu. I tak jak bardzo nie chciałem tej książki, to na tej kanapie w tym Gdańsku za bardzo zachciałem napisać tą książkę. Zrobię go studentem informatyki. Porównam internet jego mamusi, ten z tym ICQ siermiężnym, z tym modemem, z tym dzisiejszym internetem pełnym Instagramów, Facebooków, Snapchatów i wszystkiego tego, który nas wypełnia, który się do nas pcha, ten internet, którego nie chcemy szukać, a on jest, bo nosimy go w kieszeniach, w torebkach, w tych telefonach. Zakocham go w jakiejś fajnej dziewczynie, wrażliwej, lepiej, żeby była humanistką, o ciekawym, o pięknej, ale i zewnętrznie, i wewnętrznie. I opowiem historię miłości, współczesnej miłości, nie tamtej sprzed 20 lat, ale współczesnej. Jak się kocha młodzież dzisiaj, ta 20-kilkuletnia. Czy Koniec samotności osiągnie sukces porównywalny z poprzedniczką? Mieliście już okazję zapoznać się z książką? Podzielcie się opiniami w komentarzach.